Konrad Wojtyła, dzień dobry. We wtorek, 14 lutego, gośćmi rozmowy pod krawatem są bez wątpienia najważniejsze osoby w państwie. Prezes Jarosław Kaczyński, tak. Czyli Robert Górski. Dzień dobry, nie ukrywam Witamy. Tego, że dobry, jestem ważny. Dobry. Oraz minister Mariusz Błaszczak, czyli Mikołaj Cieślak. Tak, ja się tylko czuję ważny. Kabaret Moralnego Niepokoju, twórcy najgłośniejszego serialu ostatnich lat, Ucho Prezesa. Oficjalne dzień dobry, panowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. My oczywiście tam nie występujemy pod żadnymi nazwiskami, więc tylko jest takie domniemanie, że ja jestem tym właśnie, kim pan powiedział. A ja jestem po prostu Mariusz. Po prostu Mariusz. Żadnego tam nazwiska nie noszę innego. Ale panowie, mam wrażenie, że pan prezes to już tu był. O matko, a to jest jakiś fotomontaż, bo nie było mnie tutaj z pewnością. Znaczy był A widzisz, jak się złapałeś? Był tutaj tak. Był prezes Jarosław Kaczyński. Jesteśmy w dwóch osobach, mamy zdolność bilokacji. Co więcej, panie Robercie, siedzi pan na tym gorącym krześle. Czuję takie dziwne dreszcze, rzeczywiście, ale to chyba miejsce w sam raz dla mnie. Zanim mieliśmy inaugurację pierwszego odcinka Ucha Prezesa, pan był ciekaw opinii Jarosława Kaczyńskiego. Taka opinia pojawiła się właśnie w tym studiu. Byliście panowie zaskoczeni, czy nie? No, byliśmy dumni, że nasz serial zaszedł tak wysoko, że najwyższe osoby w państwie poczuły się jakoś tam zobowiązane, spytane o to, zmuszone do odpowiedzi na to pytanie, jak podoba im się nasz serial. Więc to było naprawdę bardzo miłe, a tym bardziej, że powiedział... Zdaje się, w samych dobrych słowach się wyjąć. No prezes dokładnie tak. Powiedział tak, dobrze, że się śmieją, bo trzeba się śmiać, a że się śmieją ze mnie, no cóż, sam się można powiedzieć, wepchnąłem. Tak, a potem była jeszcze taka konferencja, gdzie była premier Szydło i minister Macierewicz i właśnie pan minister Błaszczak i na konferencji dotyczącej tego, co się dzieje w kraju, pod koniec mówili o Uchu Prezesa, więc to dla nas był kompletnie szokujący. No ale tam się pojawiła też ciekawa sugestia, że politycy, którzy są parodiowani, czy którzy są przywoływani w Uchu Prezesa, powinni dostawać tantiemy, tak sugerowała premier Beata Szydło. Da się to zrobić, czy nie? Wydaje mi się, to ja powinienem nie dostać, bo chyba i tak mają już wystarczająco dobrą pozycję. Natomiast to, co robimy, nie jest niczym też niezwykłym. My oglądamy sobie tutaj w Ameryce Donalda Trumpa, czyli Alec Baldwin chyba paroduje tę postać. Występuje tam, co ciekawe, postać także... Na przykład w Ameryce. Putina, który, aktor, który odtwarza, występuje w swoim gabinecie z gołym torsem i ma na tam piersi krzyż. Więc my naprawdę bardzo oszczędnie traktujemy polskich polityków. Nie pokazujemy ich z gołym torsem. Zdaje się, że tylko prezydent Andrzej Duda nie wypowiedział się pochlebnie o Uchu Prezesa, chociaż oficjalnej wypowiedzi głowy państwa nie było, ale gdzieś w kuluarach mówi się, że jednak no, nie podobała mu się ta scena, że został wezwany do gabinetu prezesa. Nie, no wspomniał, że słyszał o takim serialu, ale że go nie widział, więc się od tamtej pory coś się zmieniło. Natomiast myślę, że jest przedstawiony może trochę tam... Znaczy ja chciałbym powiedzieć tylko taką rzecz, że my robimy serial komediowy i satyryczny. Nie robimy serialu dokumentalnego, w związku z tym jakby zbieżność osób jest zupełnie przypadkowa. No tak, no przede wszystkim to jest serial komediowy, to tak. Nie wystawiamy tym politykom jakichś ocen, no bo... Nie o to nam chodziło, tylko wybieramy sobie jakąś, znajdujemy się sobie jakąś taką cechę, która jest mu przynależna, czy o której się jakoś mówi i ją tą cechą obdarzamy, ale nie mamy tam intencji, żeby mi kogoś zniszczyć. Z drugiej strony wiemy, że nie powiemy nazwisk, ale osoby właśnie z obozu rządzącego, że tak powiem, na Twitterze mówią, pytają się producentów naszych, a kiedy ja zostanę pokazany, a kto mnie zagra? No właśnie, ponoć Jarosław Gowin dopytywał, czy pojawi się w kolejnych odcinkach, czy nie. Co więcej, sugerował, że ewentualnie George Clooney mógłby zagrać, ale zdaje się budżet by nie wytrzymał. Pewnie chciałby, w sumie my też chcielibyśmy, no ale chyba zostaniemy przy polskich aktorach. No niekoniecznie właśnie. Aha, no właśnie, mamy coś tam w zanadrzu, natomiast chcę powiedzieć, że no, póki co pan Jarosław Gowin oczywiście nic takiego nie zrobił, żeby o nim pomyśleć w naszym serialu, bo na razie trzyma się z boku.
Co oznacza, że jak ktoś chce zaistnieć w naszym serialu, niech zrobi coś spektakularnego, wtedy gwarantujemy, że błyskawicznie nam się też znajdzie. Pojawiały się głosy, panowie, by jednak przedstawiciele tak zwanej opozycji totalnej zaczęli pojawiać się w uchu prezesa. To między innymi spowodowało jakiś konflikt w TVP z prezesem Jackiem Kurskim. Rozmawialiśmy tam rzeczywiście w telewizji publicznej o emisji ucha prezesa tam, ale no my po prostu jesteśmy w internecie i nas to najbardziej cieszy, że zawsze ten, kto daje pieniądze, coś wymaga. Domyślam się, że tam chcieliby trochę przesunięcia różnych akcentów, więc nie, nie. No właśnie, mówicie o pieniądzach, ale zdaje się, że jakiś sponsor wyłożył pieniądze na te pierwsze odcinki, prawda? Jutro będzie wszystko wiadomo, dosyć wcześnie rano na przykład, więc jeszcze jesteśmy zobowiązani milczeć. 14 lutego możemy tylko złożyć życzenia zakochanym, a jutro od 15 lutego będzie premiera nowych odcinków Ucha Prezesa w internecie. Panowie, wracając do wizyty prezesa Kaczyńskiego w tym studiu, powiedział, że okej, można się śmiać, ale z kotem to nie trafiliście. Nie piję mleka i ten, który jest, to nie jest pana prezesa. No tak, ale to dalej nie jest serial dokumentalny. Rozumiem, więc... że kota nie będziecie zmieniać i wymieniać. Nie, no skąd? Przecież zastanawiam się nad tym mlekiem, no ale nie było tam pokazane, że ten kot to mleko pije. Zostało to mleko tylko przyniesione. Zastanawialiśmy się nad właśnie recepcją tego naszego serialu przez jakieś tam służby PR-owe, no bo też trzeba to jakoś... coś powiedzieć o tym, jakoś się wypowiedzieć, więc właśnie widzę, że uwaga polityków skoncentrowała się na zwierzętach, których zresztą tam nie ma. Ale właśnie nie tylko polityków, bo musimy się teraz uporać z oporem akwarystów, którzy sprzeciwiają się temu, żeby rybki dwie tam pływały w tym, tej naszej okrągłej... Bo podobno ryby tak. W takim baniaku, w takiej bańce, to dostają schizofrenii. Tak się dowiedziałem i to rzeczywiście najbardziej taki głośny protest podnieśli akwaryści po emisji. Więc powiemy, mówimy im, że nie będzie już więcej. W pierwszym odcinku tylko, ale potem już nie. Panowie, to pytanie trafiało przed wasze oblicza dość często. Ocieplacie wizerunek, czy krytykujecie? Sytuacja wymknęła się spod kontroli, czy nie, panie Robercie? Bo pan, nie powiedział, do końca wiem, jak... pan powiedział tak w rozmowie z Mazurkiem. Jarosław Kaczyński ma tak zły wizerunek, że cokolwiek się powie, to się go ociepli. Co ciekawe, no, jak to... poradiowaliście Tuska, to nikt nie mówił o ocieplaniu wizerunku, prawda? No tak, ale rzeczywiście wszystkie sondaże, które tam badają poziom, nie wiem, zaufania do polityków, czy to jest ten sondaż, czy inny, wykazuje dużo poziom nieufności wobec prezesa. No nic dziwnego, że on w końcu nie startował na te wszystkie urzędy, tylko chyłkiem tam przebiegał z tyłu. Więc, ale, znaczy moją intencją nie było ocieplanie żadnego wizerunku ani prezesa, ani wcześniej premiera. Jak powiedziałem w jakimś innym wywiadzie, jeśli już to chciałem ocieplić jego wizerunek, a jemu ocieplić wizerunek wszystkiego, co nie jest nim. Bo to jest rzeczywiście serial komediowy, bo w naszym kraju jest tyle agresji, jakiegoś takiego złego myślenia, że chcieliśmy to tak, trochę rozładować. Tak, bo to napięcie polityczne jest tak ogromne, że właśnie humor służy oswajaniu tej sytuacji i pokazywanie takiej rzeczywistości. Chcemy, żeby z tego napiętego jakby świata polityki spuścić trochę powietrza, bo to, żeby wszyscy spojrzeli na siebie inaczej. No i to się chyba udaje. O opozycji Robert Górski powiedział, że jest trochę marna. Takie jest powszechne przekonanie, że brakuje im przede wszystkim jakiegoś lidera. Najbarwniejszą postacią jest pan Kijowski, choćby z powodu sposobu ubierania. Po historii z przelewami i alimentami to chyba taki kolor czarny głównie dominuje teraz na wizerunku. No tak, trochę tam się pogorszyło rzeczywiście, no ale zdaniem satyryka jest głównie trochę nabijanie się z władzy, no bo ta opozycja właściwie jest bezsilna, bo nic nie może, może tylko protestować, więc... No z okazji 14 lutego jeszcze można złożyć panu Ryszardowi życzenia. Ale panu Kijowskiemu też można, no w końcu. Tak, no tak. Pewnie. Ale pijecie panowie do Petru Gali teraz. Rozumiem, że to wszystko, co się miało wydarzyć w Sylwestra, tak, wpisuje się w 14 lutego już ale teraz. Ale my byśmy chcieli, żeby ten serial nosił już takie znamiona też pewnych realnych zdarzeń. No nie ma powodu, żeby pan Petru, pan Ryszard albo pan Kijowski zjawił się w gabinecie prezesa, bo jakby też siłą rzeczy nie ma pretekstu do tego, żeby... Ale nie wykluczone, że on się przyśni na przykład, bo też przecież w ten sposób można się dostać do
głowy prezesa, nie tylko przez ucho. Albo no, przez telewizję jeszcze można się dostać też. Przez sen. No więc tym bardziej zachęcamy do oglądania kolejnych odcinków, bo no to ten serial tu rzeczywiście tworzy się z dnia na dzień i tam wszystko jest możliwe. Tak jak Prus pisał swoją lalkę, nikt nie wiedział, co będzie w następnym odcinku. No chyba też nie, przynajmniej nie do końca. Panowie, pytam o politykę, bo Robertowi Górskiemu wyciągnięto, że pojawił się na Marszu Kodu. Tymczasem pan Mikołaj Cieślak oficjalnie mówił, że w drugiej turze będzie głosował na Andrzeja Dudę. Ja tak mówię? Mhm. Jeżeli tak, to znaczy generalnie ja nigdy nie mówiłem o swoich poglądach politycznych wprost. Jeżeli tak, to jakiś mój błąd albo jakiś nie. A ja nie byłem na Marszu Kodu, tylko byłem na czarnym proteście i właściwie przeszedłem w poprzek, bo była restauracja po drugiej stronie, więc siłą rzeczy, tak jak w tym filmie Munka Zezowate Szczęście, porwał mnie tłum, który... Czy generalnie uważamy, że nie, ja przynajmniej, że ja swoich poglądów politycznych nie ujawniam, jeżeli cały mój komentarz znajduje się w uchu prezesa. Ale też prawda jest taka, że był pan oburzony faktem, że bliżej Pospieszalskiego zostało ściągnięte z anteny. To były pana słowa, jak pan powiedział, wypikamy teraz kur, ruska, białoruska komedia. To są słowa, które były jakby wzięte z mojego prywatnego Facebooka i jakby to są zupełnie poglądy prywatne, ale które są jakby niezależne. Powiedzieć, że jeśli pan pyta o nasze poglądy, my jesteśmy naprawdę różni w naszym kabarecie, nie tworzymy jednolitego frontu, tylko potrafimy się, nawet jakaś babujka, która skończyła się rozlewem krwi związana z polityką, więc proszę sobie wyobrazić, kto kogo pobił. Nie, no tak. To już nie będziemy ujawniać. Panowie, wracając do kota, bo sprawa jest poważna. Wiadomości opublikowały niedawno sondaż z pytaniem, kto według ciebie zasługuje na większy szacunek. 98% ankietowanych uznało, że na szacunek zasługuje kot prezesa. 2% oddało głos na Grzegorza Schetynę, 0 na Ryszarda Petru i Mateusza Kijowskiego. To jest tak, że zaczynacie kreować rzeczywistość? Czy wasze żarty zaczynają zarażać innych? Nie, no ten chyba sondaż, który pan wspomniał, chyba, które wymyśliły Wiadomości, no to taki trochę słaby żart, no bo ma to trochę niegodne porównywać ludzi do zwierząt i pytać złośliwie, kto się cieszy większym zaufaniem, więc takich żartów właśnie myślę, że powinniśmy unikać w naszym serialu. Tak, powinniśmy unikać takiego serialu. A już raczej chyba na pewno nie powinny takiego żartu stosować poważne Wiadomości polityczne. Panowie, dlaczego znikacie z YouTube'a? 20 milionów odsłon w sumie, gdyby policzyć wszystkie odcinki serialu. Zdaje się, że M jak Miłość gromadzi 6,5 miliona publiczności. To już można mieć mroczki przed oczami. Nie, no zniknęliśmy na 3 tygodnie, na 2 tygodnie. Po prostu zmieniliśmy kanał dystrybucji. Model biznesowy. Nie. No nadal będziemy w internecie, tak jak do tej pory, plus coś ekstra, o czym się wszyscy dowiemy jutro. 15 lutego. Więc po prostu przegrupowaliśmy siły, żeby uderzyć ze zdwojoną siłą. Znaczy, jedna rzecz pozostaje taka sama, czyli nasz serial Ucho Prezesa będzie dostępny na YouTubie co tydzień za darmo. Ja wiem, że będziecie panowie milczeć teraz wymownie, ale press serwis podaje, że będziecie w serwisie Showmax. To prawda? Milczymy no właśnie, wymownie. Właśnie, milczymy w 13 językach. Iwan McGregor też pojawi się w Uchu Prezesa, czy nie? To mogę powiedzieć, że się nie pojawi, tak. To się nie pojawi. Przynajmniej w 3 pierwszych odcinkach teraz. Bo już są nagrane i go nie było, z tego co wiem. No nie, mimo wszystko nas nie stać na takie... Na takich aktorów, ale nie też... Nie tak, no dlaczego nie stać? Jakbyśmy nie zrobili żadnego innego odcinka, jako jeden z nich. No zdaje się, że stać was na wiele już teraz. Nie, no fajnie sobie, to jest też nasza taka przyjemność dodatkowa, że możemy sobie wybierać aktorów właśnie nie tego pierwszego rzutu, pierwszego wyboru, tylko poszukać wśród tych mniej trochę rozpoznawalnych, dzięki czemu oni są bardziej wiarygodni w rolach, które odtwarzają, a jest cała masa znakomitych aktorów i jeszcze to dodatkowa taka plus naszego serialu, że możemy ich pokazać światu, bo czasem grają w niszowych rzeczach, ludzie ich nie znają, a szkoda. Sporo mówiliśmy o politykach obozu rządzącego, także prawicowi publicyści pochlebnie wypowiadają się na temat Ucha Prezesa. Rafał Ziemkiewicz powiedział, że nie macie z kim przegrać. Ja, powiedział tak, ale
Miło nam. Znaczy to rzeczywiście robiliśmy wcześniej tego Tuska, teraz robimy prezesa Kaczyńskiego, więc mamy takie moralne prawo, żeby... A ktoś z Platformy na przykład albo z Nowoczesnej wysyła wam SMS-y? Treści Mikołaj, świetna robota, albo to było tak, takie se. Aż tak głęboko nie siedzimy w kontaktach politycznych, więc nie dostajemy, ale najciekawsze jest właśnie to i dla nas największym komplementem jest to, że nie wiadomo, czy my ocieplamy wizerunek prezesa, czy wręcz przeciwnie, jesteśmy bardzo złośliwi wobec prezesa. Tak, bo już spotykamy się zupełnie z skrajnymi opiniami, że najpierw, że jesteśmy jakąś tajną agendą PiSu, która właśnie została wyrzucona na rynek po to, żeby ocieplić wizerunek. I druga sprawa taka, że jesteśmy przysłani z Brooklynu, czy gdzieś z tamtych okolic właśnie, żeby ten PiS zniszczyć, więc zamiast opozycji cieszy nas ta rozbieżność opinii. Takie pytanie fizjologiczne na koniec, bo 14 lutego. Jak wygląda ucho prezesa? Chcielibyście zobaczyć z bliska, panowie? Innymi słowy, mielibyście ochotę albo potrzebę spotkać się z prezesem Kaczyńskim, czy nie? Mogę sobie wyobrazić pewnie, jak wygląda to ucho. No bo przypomnijmy, że też chodzi o to, że na zakończenie akcji Tusk, jeśli mogę użyć tego określenia, nastąpiło spotkanie Roberta Górskiego z premierem Donaldem Tuskiem. Zastanawiam się, czy podobny finał będzie miało ucho prezesa. Jesteśmy na samym początku, ale jeśli mogę powiedzieć jeszcze, czy jak sobie wyobrażam ucho prezesa, to prawdopodobnie ma takie białe, takie włosy na zewnątrz i być może parę w środku. To każdy tak ma. ja ostatnio coś takiego znalazłem u siebie i wyrwałem. Mam nadzieję, że... Kurczę, to już poszło na żywo, tak? Już jest poszło. Poszło. Kurde, bo nie chciałem o tym mówić w sumie, bo... Ale chcielibyście spotkać się na Nowogrodzkiej, czy nie? Ostatnia sztuka, jaką może zrobić prestidigitator, to pokazać, na czym ona polega, więc po ostatnim ewentualnie odcinku, na zakończenie. Tak chętnie bym zajrzał tam do środka i zobaczył, jak bardzo się myliliśmy. Słyszałem też, że pan prezes Kaczyński jest bardzo dobrym rozmówcą i gawędziarzem od wielu osób, które bliżej znają, więc bardzo chętnie. Panowie, wiem, że sporo jeździcie, jeśli chodzi o zachodniopomorskie. 6 występów w ciągu 3 dni. Zenek Martyniuk z Akcentu zacznie się nieco obawiać konkurencji. Disco Polo to nam uciekło strasznie daleko, to w ogóle nie ma. No, Mikołaj Cieślak mówi, że w aucie wam się zdarza czasami. Nie, ja słucham w aucie Disco Polo rano. Tylko jak sam pan podróżuje, tak? I to tak minuta i to jest kapitalna, tak powiem, kabaretowa rozrywka, no ale nie taka, żeby robić dzień Disco Polo w Opolu. No, nie, ale to już wiadomo, że nie będzie. Natomiast... Aha, tak? Tak, tak. Tam się wszystko tak szybko zmienia, że cholera wie, co tam będzie, ale co nie będzie. Nie, no, kabarety oczywiście, nie mówię tylko o naszym, ale w ogóle kabarety są bardzo popularne, natomiast Disco Polo nas deklasuje, to nie ma o czym mówić. Oni grają 3 razy dziennie, 4 razy dziennie i to dzień po dniu. Tak, i bardzo sobie grają. Gdybym mógł, to bym nie chciał, bo można umrzeć. A chodzi o to, żeby było miło. 15 lutego, czyli jutro, wszystko będzie jasne. 14 lutego, czyli dziś, walentynki, nic jakoś będziecie obchodzić? Czy was nie obchodzą? Jeśli pan pyta, walentynki, czy będziemy się całować z Mikołajem, to nie będziemy. A z kobietami? Z kobietami to zobaczymy. Nie z kobietami. Oczywiście zawsze mamy za studiem, czekają na nas z okazji 14 lutego kobiety. Macie już psychofanki nowe? Nawet starych nie mamy generalnie. Nie, kabaret to taka sztuka, która nie gromadzi jakiś zbyt wielu... No bo to niemoralność się wpisuje w nazwę, nie? Fanek, no... Tak, chętnie byśmy zawiesili to na czas poza występami, ale nie, takie śliczne fanki nie jest łatwo. One chyba tam raczej przy Disco Polo tam operują i przy zespołach chyba rockowych. No dobrze, zaczęliśmy od ucha prezesa na uchu... Smutno się zrobiło pod koniec. Kończymy, to będzie na weselej. Na walentynki to niedobrze, to tak smutno. Może po prostu powiedzmy, że tak, mamy masę fanów. Czy to jest tak, że do 2017 roku, do końca tego roku, co tydzień ucho prezesa będzie emitowane? Jakie są plany? Z wyjątkiem wakacji chyba nie. Wakacje nie. Natomiast po wakacjach zobaczymy. Śledźcie nas. Jeżeli będziecie chcieli, to będzie. Tak jest. O, jak Mikołaj pięknie powiedział. I kochajcie się, tak, bo... Jeżeli będziecie oglądać i będzie wam zależało na tym, to będzie. A jak nie, to kochajcie się, ale używajcie prezerwatyw.
To no i tą mocną puentą kończymy nasze spotkanie. Robert Górski, Mikołaj Cieślak, kabaret Moralnego Niepokoju, a my czekamy już jutro. Fajnie. Kolejny piąty odcinek Ucha Prezesa. Panowie, bardzo dziękujemy. Dzięki. My dziękujemy.